Moby w Minecraft mają swoje słabości. I nie, nie jest to wasz miecz czy siekiera, którą chcecie ich dojechać, bo to jakby jest oczywiste. Chodzi mi bardziej o takie słabości, o których nie każdy z was może wiedzieć. Na przykład Creeper panicznie boi się kotów i będzie uciekał od nich na odległość 6 bloków. Dlatego czasami warto zabrać ze sobą futrzaka w podróż. Podobnie jest z fantomami. Te też was nie zaatakują, jeśli w waszym pobliżu jest kot. Ci zaś będą trzymać od kota dystans 16 bloków. Najbardziej oczywistą słabością mobów takich jak zombie czy szkielet jest słońce, choć jak ostatnio wam pokazywałem, nie tak do końca to działa jak powinno. Bałwan zaś nie przepada za pustynią, ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć. Jeśli zaś wkurzyliście Endermana i nie czujecie się na siłach, żeby go sklepać, to palcie gumę do wody. Najwidoczniej te dryblasy nie potrafią pływać i w wodzie będziecie bezpieczni. Hogliny nie zaatakują cię, jeśli w ręku będziesz trzymał spaczone grzyby, czyli fungus, a pigliny wręcz zwierdzielają przed eterycznym niebieskim światłem. Jeśli się podobało, nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę.